Agnieszka pyta, panie Dem, co robić, kiedy dopada marazm w życiu? Dużo się mówi o tym, że o, idź pobiegać, idź tam, zajmij się czymś, nie leż cały dzień w łóżku. I my jesteśmy trochę słusznie pogardliwi. No bagatelizacja, nazywajmy rzeczy po imieniu, nic przyjemnego. Więc ludzie mówią nam takie rzeczy, a my nie jesteśmy w stanie zrobić tych rzeczy. I to jest ekstra chujowe. Ale z drugiej strony, to nadal bardzo duża wartość jest w wykonywaniu tych małych kroków, kiedy jesteśmy w stanie je wykonać. Więc ja nie mam pojęcia, czy o to chodzi, Agnieszka, o taki marazm. Ja mogę powiedzieć tylko o własnym doświadczeniu. Bo ja miewam jakieś tam marazmy, marazmiki. Na przykład, jeżeli czuję się jak szmata, to jeżeli będę w stanie zmusić się do tego, żeby wstać z łóżka, wziąć prysznic i ubrać się w dzienne ubranie, mimo że nigdzie nie wychodzę, to sprawia, że dostaję minus 10 do marazmu tego dnia. Tak samo tak naprawdę... Wychodzenie na zewnątrz. Od kiedy mam psiura w domu i mieszkam z psiurem i muszę wychodzić z psiurem 3 razy dziennie, to za każdym razem jakby to jest ta sama rzecz w mojej głowie. Bardzo nie chcę iść, ale jak już pójdę i wrócę, to jestem innym człowiekiem. Te wszystkie rzeczy są, nie będą prawdopodobnie skuteczne, kiedy no, nie jesteś w stanie z nich zrobić, tylko wydaje mi się, że częściej jesteś w stanie je zrobić niż się wydaje. Być może. Mogę się mylić co do ciebie. Nie traktuj tego osobiście, proszę. Nie jestem twoją mamą. Słuchaj, zresztą mi nie zależy. Nazwijmy to, kiedy nie mówimy już, bo ja nie chcę mówić tutaj o klinicznej rzeczy. Kliniczne rzeczy to są poważne rzeczy, okej? Okay? Mówimy tutaj marazm, mam nadzieję, że Agnieszka nie próbuje mi tutaj, daj mi psychologiczną poradę dębskie. Ja nie mam nawet żadnego papierka. Ja skończyłem aktorstwo, więc jedyne co ja umiem, to ja umiem ci kłamać przekonująco. Więc pomijamy jakby cały kliniczny aspekt. Teraz marazm. Czuję się chujowo w ciągu dnia. Nie chcę mi się nic zrobić. Czuję się słabo, że nie wykonuję nic przez cały dzień. To jest coś, z czym jestem w stanie się utożsamić. I na serio, w tych wypadkach, to nie są złe porady. Możecie pójść sobie, wyjść sobie, dajcie sobie jakiś mały cel, że idziecie sobie kupić jeden pomidor. Małe cokolwiek sprawia, że otwiera wam się furtka do robienia też innych rzeczy. Ale jeżeli tego nie ma, to bardzo łatwo się w tym pogłębić. To jest moje doświadczenie. To jest kościół. Macie się mnie słuchać. Ogarnij się...